Montreal, Kanada. Jeden z moich ulubionych weekendów wyścigowych. Powodem tego jest miasto, jest niesamowite. Atmosfera tam panująca jest wręcz magiczna, a tor jest po prostu mega. Spójrzmy na symulator, na najistotniejszy punkt toru. Ostatni zakręt, czyli szykana, ponieważ odłączasz DRS-a po bardzo długiej prostej i zaczynasz hamować tuż po znaku 100 metrów. Mamy nierozgrzane hamulce, trochę stygną na prostej, tył chce się wyprzedzić i wybranie odpowiedniego punktu hamowania jest ważne. Musimy mocno najeżdżać na pierwszą tarkę i unikać wjazdu na drugą, jeżeli to tylko możliwe, i wcisnąć gaz jak najwcześniej na wyjściu. No i modlić się, aby nie wylądować na ścianie. Zatem na tym torze pewność siebie jest wszystkim. To znaczy, wjeżdżając na tarki najszybciej i najmocniej, jak tylko możliwe, przyjeżdżając jak najbliżej bariery. Mieć zaufanie, żeby wciskać gaz do dech. Ten tor jest wspaniały, bardzo odpowiada mojemu stylowi jazdy, ponieważ jest stworzony do ataku. Trzeba być agresywnym na tarkach i unikać ściany. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Trzymajcie za mnie kciuki.